Dzisiaj porcja zdrowia na talerzu, czyli pieczone warzywa. Zapraszam po ekspresowy przepis. Do przygotowania tego pysznego obiadu potrzebujemy 2 łyżki oleju rzepakowego, po jednej papryce żółtej, czerwonej oraz zielonej, 1 ziemniak, kilka pomidorów koktajlowych, sól, pieprz, papryka słodka i pomidory suszone, 1 batat, połowę halloumi, 2 ząbki czosnku i 1 cebulę. Wszystkie warzywa myjemy, oczyszczamy i obieramy. Z papryk wyciągamy gniazda nasienne, następnie batata kroimy tak jak grubsze frytki. Papryki kroimy w średniej wielkości słupki. Ziemniaka kroimy na ćwiartki lub ósemki. Cebulę również kroimy na ćwiartki. Całość wkładamy partiami do naczynia żaroodpornego, a na tych warstwach doprawiamy je solą, pieprzem oraz resztą przypraw i smarujemy troszeczkę olejem. Następnie nakładamy resztę warzyw i powtarzamy te same kroki. Ser halloumi kroimy w średniej grubości plastry, ale jeszcze nie wkładamy go do naczynia żaroodpornego. Następnie całość z góry doprawiamy i wkładamy do piekarnika. Warzywa pieczemy w 190 stopniach na funkcji góra-dół około 45 minut, a 10 minut przed końcem dokładamy ser, aby się rozpuścił. W ten sposób nasze pyszne i zdrowe danie jest już gotowe. Ja życzę Wam wszystkiego smacznego!